Biblioteka przy ulicy Bankowej przeżywa oblężenie. Nikt się nie spodziewał, że zainteresowanie w czasie ferii będzie tak duże. W czasie ferii zajęcia w bibliotece odbywają się codziennie w godzinach od 11 do 13. Bierze w nich udział 30 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Cieszę się bardzo, że takie coś jest zorganizowane, że dzieci nie nudzą się w ferie, tylko mają gdzie spędzić miło wspólnie czas, dowiedzieć się wielu nowych rzeczy. No i myślę, że każdemu to sprzyja do rozwoju. W środę pod opieką Krystyny Czerwińskiej do biblioteki przybyli harcerze z Nowego Warpna i Polic. Przygotowali dla młodszych kolegów i koleżanek różne zabawy i niespodzianki. Przyszły też dzieci z przedszkola numer 6. Tego dnia w zajęciach wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Było ich ponad 60. Żeby dzieciaki poznały troszeczkę i co to jest harcerstwo i jak fajnie można razem spędzić czas. Przyjechali również z baśniami o krasnoludkach i skrzatach i myślę, że wszystko się uda. Wspólne śpiewy i zabawy integrowały uczestników. Zajęcia trwały 2 godziny. W programie przewidziano rebusy i łamigłówki, zabawy w teatr, lepienie z masy solnej czy wykonywanie ozdób z nietypowych materiałów. Bawimy się z chustą klanza. Są to przeróżne zabawy, które dzieci bardzo polubiły, bardzo chętnie się bawią. Mają mnóstwo pomysłów, grupy są bardzo liczne. No, w tym roku po prostu musiałyśmy ograniczyć nabór dzieci. Kilkoro dzieci musiało zrezygnować z oferty biblioteki. Grupa już zapisanych dzieci jest zbyt liczna, by jeszcze dołączyli dodatkowi uczestnicy. Okazuje się, że usytuowanie biblioteki w centrum miasta to był strzał w dziesiątkę. Codziennie przychodzi tu ponad 100 czytelników, a dodatkowa oferta skierowana do dzieci jeszcze bardziej uatrakcyjnia to miejsce.